z tej strony Blue, a to jest kolejny odcinek Top Ten. Zaczynamy ten odcinek standardowo miejscem 10, a na nim Jakobix Gaming. Powinienem to zacząć raczej w ten sposób. Za górami, za lasami, był sobie super zamek! A tak już całkiem normalnie, to Jakobix przygotował bardzo ładnie i estetycznie wykonany zamek. Jak widzicie, wykorzystał on tutaj różne bloki, ale w głównej mierze budulcem tego całego zamku są stone bricki, z której wykonane zostały mury całej fortyfikacji. Poza tym można tutaj zauważyć deski, a czasem nawet i bloki wełny. No i to jest bardzo ładna i estetyczna praca. Podoba mi się też prosty, aczkolwiek efektowny custom teren otaczający całość. Gratuluję. I jeszcze jedna sprawa, tak bardzo, bardzo na początku i jeszcze bardziej ważna. A mianowicie, nie zwracajcie tutaj za bardzo uwagi na miejsca, ponieważ dostałem tyle epickich prac, że naprawdę ciężko było mi tutaj je wszystkie ułożyć w kolejności od tego dobrego do najlepszego. Lecimy dalej na miejsce 9, a na nim znajduje się Stalony.pl. Stalony przygotował tutaj sporych rozmiarów miasto otoczone wielkimi murami. W mieście znajdują się budynki, kościoły, a nawet małe jeziorko. Całe mury zostały wykonane jak w poprzednim przypadku ze stone bricków, natomiast budynki znajdujące się wewnątrz tych całych fortyfikacji zostały wykonane przede wszystkim z różnych kolorów desek. Super praca i chciałbym w takim zameczku zamieszkać. Gratuluję miejsca 9. Dalej na miejscu 8 znajduje się zamek przygotowany przez Fiestasa. Jak widzicie, to co przygotował dla nas Fiestas, to co prawda mały zamek, aczkolwiek bardzo fajnie wymyślony. Cała budowla została przygotowana na skyblocku, dokładnie tak. Myślę, że to był bardzo fajny pomysł, żeby cała praca została osadzona w przestworzach, co do samego zamku, bo na tym powinniśmy się skupić. Przede wszystkim to zamek jest naprawdę mały, aczkolwiek bardzo przytulny. No i naprawdę bardzo mi się spodobał, gratuluję. To co, teraz czas na miejsce 7, które zajęte zostało przez dwóch panów, przez Szymona 9082 i SMQ Gaming. Praca dowodząca tego, że nawet korzystając z cobblestone'a można uzyskać cuda. Może zaczniemy od samego położenia całego zamku. Zamek został osadzony przez ten duet na wielgaśnej skale z widokiem na piękny las. Naprawdę osadzenie tego całego zamku chyba najbardziej mi się spodobało. Zaś co do samego zamku, zamek został wykonany z wielu bloków, jednak przeważa tutaj cobblestone. Poza tym po drodze do zamku możemy widzieć inne budynki, na przykład kościół, czy jakieś okoliczne domki. Zamek jest naprawdę miodny i nie mam co do tego wątpliwości. Gratuluję. Szósteczka i tutaj zaczyna się prawdziwa epickość. Znowu dwie osoby, znowu dwóch panów, a mianowicie znany już z wielu odcinków Robak 333, a z nim Demichał 222. Co dla nas przygotowali? Przygotowali oni dla nas gigantyczny zamek, różniący się wyglądem od konkurencji, z tego powodu, że ten zamek został stworzony z nieco innych bloków. Bo to, co tutaj widzimy, to takie bloki jak kwarc czy lód. Nie wiem jak wam, ale mi to przypomina troszeczkę taki śnieżny zamek. Co do samego wnętrza tych murów, to znajdziemy tutaj wiele budynków, a w centrum potężny pałac. Szczerze mówiąc, to myślę, że jest to troszkę opuszczone królestwo, o czym świadczyć mogą te liście, które wyglądają jakby nikogo tutaj dawno nie było. Co do samego zamku, bardzo mi się spodobał i jest naprawdę na wypasie i troszkę przypomniał mi jedną mapkę z Survival Gamesu, tylko nie wiem dlaczego. Gratuluję i lecimy dalej. A dalej, czyli na miejsce 5, gdzie znajduje się Cypisek.pl. Cypisek przygotował gigantyczny, średniowieczny zamek. Cały zamek został otoczony śnieżnym terenem w sam raz na zbliżające się święta. Czy wy też już nie możecie się doczekać świątecznej reklamy Coca-Coli? Ale wracając do naszego zamku. Jak widzicie, zamek potężny jest wykonany przy pomocy cobblestone'a i stone bricków, które ze sobą wspaniale współgrają. Dachy też zostały pomysłowo wykonane, ponieważ z nether bricku. A u podnóż samego zamku znajdują się malutkie domki. Wspaniała praca. Gratuluję.
Miejsce czwarte, a na nim Szymek.pl. Jak to Szymek w zwyczaju, przygotował on znowu potężną pracę, którą niestety ciężko było całą nagrać. Co do samej pracy, praca tak jak poprzednia, o dziwo, została przygotowana w stylu śnieżnym. Mury są naprawdę ogromne i ta rozciągająca się biel aż po same horyzonty. Wkraczając do środka widzimy kilka budynków, no i w centrum mamy potężny tron. Praca naprawdę jest epicka, tylko troszkę zabiało, więc uciekamy szybko na kolejne miejsce. Trójeczka, a na niej Lordowie, czyli lordsofminecraft.pl. Przygotowali oni tutaj potężny zamek, korzystając z różnorodnych bloków. Mamy tutaj kilka wież, na których przygotowane zostały machiny oblężnicze, a całość została wykonana na wielkiej skale z pięknym widokiem. Przed wejściem możemy też zauważyć piękny posąg. Dalej wam mało? No to lecimy dalej. Na dole mamy różne farmy, oszałamiające statki, no i te domki. Po prostu zajebiście. Naprawdę coś niesamowitego. Gratuluję. Kolejna przepiska praca od Farbenemo. Kurczę, ciężko mi tutaj jakoś podsumować to wszystko słowami, bo to, co zrobiła Sylwia, to jest po prostu piękne, potężne, oszałamiające, fascynujące i mógłbym tak wymieniać nieskończoność. Ale jeśli miałbym powiedzieć pokrótce, to praca została przygotowana na skyblocku, jak któraś praca na początku i wygląda ona naprawdę genialnie. Ogólnie te bloki to nie jest ziemia, tylko jest to wełna. Tak, tak, to jest wełna. Sam się na początku zaskoczyłem. Co do samego zamku, no to został on wykonany perfekcyjnie i zostały tutaj dopieszczone każde szczegóły, co myślę, że widzicie gołym okiem. Gratuluję i lecimy na ostatnie miejsce. Pierwsze miejsce należące do deskaczu i praca po prostu fenomenalna. Całe zostało osadzone przy lawie i tak, tutaj też znowu nie wiem co powiedzieć, naprawdę. Może was po prostu zostawię z tym zamkiem sam na sam, bo to będzie chyba tyle w tym odcinku. Jeżeli lubicie Top Ten, praca wam się spodobało, to zapraszam was do zostawienia kciuka w górę, będę bardzo wdzięczny i dziękuję. I też zapraszam do skomentowania filmu, która praca według was jest najlepsza. I to tyle, cieplutko wam dziękuję za ten odcinek i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych. A teraz zostawiam was z fenomenalną pracą Teskoczu. Trzymajcie się i cześć!